Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam wszystkich czytelników Biblioteki w Kielcach. Mam ogromną przyjemność wraz z Państwem brać udział w Narodowym Czytaniu i dziś ulubiony dramat Polaków, a konkretnie Gabrieli Zapolskiej, Moralność pani Dulskiej. Akt drugi. Scena dziesiąta. Mela, Hanka, Julia Siewiczowa. Julia Siewiczowa. Jest tu kto? W kuchni drzwi otwarte. Spostrzega Melę i Hankę. Cóż wy tu robicie po ciemku? Hanka ucieka. Co Mela ma za koszachty ze służbą? Mela, podniecona. To nie żadne koszachty. To tylko całkiem co innego. Hanka jest bardzo nieszczęśliwa, a ja ją pocieszam. Julia Siewiczowa. Najlepiej zapal lampę. Mela zapala lampę. I dlaczegoż to Hanka taka nieszczęśliwa? Mela. Och, to straszna historia. Julia Siewiczowa. Niech mi ją Mela opowie. Mela. Nie mogę, ciociu, nie mogę. Ale to jest okropne. To może się strasznie skończyć. Julia Siewiczowa. No i najlepiej mi powiedzieć. Może ja znajdę jakąś radę. Mela. To prawda. Ciocia taka mądra, to najlepiej potrafi z mamcią sobie poradzić. Siadają przy stole pod lampą. Julia Siewiczowa. A cóż tu mama mieć będzie do czynienia? Mela. Jak to? Ona głównie. Po chwili. Ja cioci powiem. Wszystko jak nas powiedzi. Ale ciociu, jak ciocia mnie zdradzi, że to ja, to już nie wiem co. Ciociu, ciociu, tu stało się nieszczęście. Zbyszko zakochał się w Hance. Julia Siewiczowa parska śmiechem. Tylko tyle? Mela. Ciociu, niech się ciocia nie śmieje. To Bóg wie, co z tego może być, bo mama nie pozwoli na to małżeństwo. Zobaczy ciocia. Julia Siewiczowa. Najprzód, skąd to wiesz? Mela. Ja podpatrzyłam. Niechcący, jak Bozię kocham. Ja zaraz potem oczy zamknęłam. Julia Siewiczowa. Lepiej było przedtem. Cóżeś widziała? Mela. Ciociu, oni się muszą pobrać. Oni się już całują. Julia Siewiczowa śmieje się. No, skoro już się całują. Mela. Tak, tak. Ja odkąd to zobaczyłam, to sypiać nie mogę już zupełnie. Co sobie przypomnę, to mną coś tak dziwnie zatarga. I płakać mi się chce, i smutno, i miło. Ale to ja, a mama to z pewnością Zbyszka przeklnie. Julia Siewiczowa. Nie bój się, cielątko, mama Zbyszka za to nie przeklnie. Mela. Żeby to jeszcze tylko, ale jest jeszcze dużo, dużo komplikacji. Jest jeszcze finanswach tam na wsi i potem to już nie wiem. Jest jeszcze cudze dziecko. Julia Siewiczowa. Cudze dziecko? Mela. No tak, Hanka mówiła. Julia Siewiczowa zainteresowana. No, no, jak mówiła? Mela. Ja jej mówię, pójdziesz za mąż, niby za Zbyszka, ja ciągle myślałam. A ona nie płacze, ale ryczy i woła. Ha, a kto mnie teraz z cudzym dzieckiem weźmie? Julia Siewiczowa. Tak powiedziała. Mela. Ciociu, ja nigdy nie kłamię, tylko ja tego wszystkiego ani weź pokombinować nie mogę. A ciocia to rozumie? Julia Siewiczowa. Rozumiem, rozumiem. Mela, opierając się o stół. Niech mi ciocia wytłumaczy, moja najdroższa. Julia Siewiczowa. Nie, panienko, ja ci tego nie wytłumaczę. Tylko niech Mela pamięta. Trzymać języczek za zębami. Ani słowa o tym do nikogo. I dalej nie podpatrywać. Jakby się co znów zobaczyło, oczy zamknąć. Mela. A ciocia się tym zajmie. Julia Siewiczowa. Może. Mela. Moja ciociu święta. Oni się jeszcze wykradną albo zabiją. Tak było w Kijowie. Cicho. Zbyszko. Scena jedenasta. Też same. Zbyszko ubrany jak do wyjścia. Julia Siewiczowa. Jak się masz? Wychodzisz? Zbyszko. Tak.
Julia Siewiczowa, znów się puszczasz? Zbyszko, znów. Julia Siewiczowa, siedziałeś przecież częściej już w domu. Zbyszko, widocznie mam już dość. Julia Siewiczowa, szkoda, lepiej wyglądasz, bułtyłeś trochę. Mela, Zbyszko, zaraz wrócą wszyscy, będzie herbata. Zbyszko, nie czekajcie na mnie. Mela, mama znów będzie zła. Zbyszko, dajcie mi spokój. Julia Siewiczowa, mógłbyś być grzeczniejszy. Zbyszko, po co? Julia Siewiczowa, choćby ze mną. Tak się zachowujesz? Zbyszko, moja droga, raz chcesz, aby ci uchybiać i aż prosisz się o to, to znów, aby cię szanować. Wybierz już raz, matrona czy kokota. Julia Siewiczowa, wściekła. Najlepiej zrobię, jeśli z takim brutalem mówić nie będę. Zbyszko, najlepiej. A przestań się malować, bo wyglądasz jak kamienica odnowiona na przyjazd cesarza. Bądź zdrowa. Julia Siewiczowa, tak, ej, żebyś nie pożałował swojej brutalności. Zbyszko, ja nigdy niczego nie żałuję. Wychodzi. Mela, on znów taki zły, jak dawniej. I z Hanką tak się kłócili, tak kłócili. O, mamcia idzie przez kuchnię. Scena 12. Dulska, Hesia, Julia Siewiczowa, Mela, później Dulski. Dulska do Julia Siewiczowej. Jak się masz? Cała jestem wzburzona. Julia Siewiczowa. O cóż chodzi? Dulska. W tramwaju. Znów awantura. Jak Hesia siedzi, to przecież wygląda na dziecko, co nie ma metra wysokości. Mówię jej, skurcz się. Hesia. Proszę mamy. Dulska. Ona na złość się wyciąga i zaraz potem z konduktorem secesja. Wszyscy się patrzą. Julia Siewiczowa. Ach, bo ten cent czy dwa. Dulska. Kto nie szanuje grosza, ten nie wart. Hanka, nakrywaj. My tu pijemy herbatę teraz, bo piec w jadalni coraz gorszy. Julia Siewiczowa. Czemu go ciocia nie poprawi? Dulska. Albo głupia. I tak na przyszły rok nie będę tu mieszkać, tylko wynajmę. Wtedy mi lokator piec poprawi. Idę włożyć szlafrok. Hesia, przebrać się. Mela, zajmij się herbatą. Wychodzi. Hanka nakrywa stół. Julia Siewiczowa obserwuje Hankę. Hesia, dziś była marna lekcja. Dobrze zrobiłaś, że cię nie było. Same sztubaki. Julia Siewiczowa. Hanka, cóżeś tak zmizerniała? Hanka, zęby mnie bolą. Julia Siewiczowa. Zęby? Wchodzi Dulska. Dulska w szlafroku. Żywo, samowar, bułki, wypijesz za mi herbatę? Julia Siewiczowa. Dobrze. Wchodzi Mela, niesie książkę i koszyk z robotą. Później Hesia ze zeszytami i książkami. Siadają przy stole. Dulska i Julia Siewiczowa siadają także przy frontowej stronie stołu. Dulska. Szczęśliwa jestem, że już jestem w domu. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja to zawsze powtarzać będę. Zawołajcie Zbyszka. Mela. Zbyszko wyszedł. Dulska. Wyszedł. Mela. Ale pewnie zaraz wróci. Julia Siewiczowa. A mówiła ciocia, że się poprawił. Dulska. Bo też tak jest. Przekonał się, że nie ma jak dom i rodzina. Musiało mu coś wypaść. Julia Siewiczowa. Wcale nie. Mówił, że mu już zbrzydł ten dom i ta rodzina. Dulska. Mówił? Julia Siewiczowa. Tak, przed chwilą. Zresztą nie mówił tak wyraźnie, co mu tam zbrzydło. Nie wiem, dość, że poszedł. Hesia. Będzie się znów lumpował. Dulska. Patrz swego nosa. Z tym chłopcem już nie ma rady. Ja mu tak dogadzam, żeby go tylko w domu powstrzymać. Julia Siewiczowa. Znacząco. Proszę cioci, może właśnie to dogadzanie osiąga przeciwny cel. Dulska. Nie rozumiem. Przecież gdzie może być lepiej, jak w rodzinnym kole? Julia Siewiczowa. Dulska. Do Meli. Co ty za miny do ciotki wyprawiasz? Julia Siewiczowa. Do mnie? Zdaje się cioci. A co do tego rodzinnego koła? Dulska. Co ty wiedzieć możesz o tym? Wiecznie tylko gdzieś latasz. I przyznam ci się nawet, że zaczynają tobie mówić. Julia Siewiczowa.
O każdym mówią. Dulska. O tobie mówią to, co sama chcesz, żeby mówili. Julia Siewiczowa. Na przykład? Dulska. Że jesteś kokietka. Julia Siewiczowa. Dulska. Wywołujesz taką opinię. Dlaczego o mnie tego nikt nie powie? Julia Siewiczowa. Podrażniona. Mogła być ciocia, a przy dziewczynkach nauk mi nie dawać. Dulska. To są dzieci, więc nie rozumieją. A potem niech nawet słyszą. To będzie dla nich nauką na przyszłość. To ich nauczy. Gdzie zaprowadzić może lekkomyślność i chęć przypodobania się? Wchodzi Dulski. Wita się z Julią Siewiczową skinieniem ręki. Wyjmuje z kieszeni gazetę i siada koło stołu. Zaczyna czytać. Julia Siewiczowa. Coraz więcej podrażniona. Doprawdy, że ciocia dziwnie pojmuje gościnność. Dulska. Moja droga, ja przede wszystkim pojmuję moralność i tę mam na względzie, czy tu w domu, czy... Julia Siewiczowa. To znaczy, że moje życie jest niemoralne? Dulska. Na zewnątrz. Ciągle cię widzą na ulicy. Julia Siewiczowa. Nie mogę chodzić po dachach. Dulska. Ufarbowałaś włosy na rudo. Gdzie widziałaś uczciwą kobietę z rudymi włosami? Julia Siewiczowa. No, tego już nadto. Dulska. Wczoraj na przykład Krężlowa mówiła. Julia Siewiczowa wstając. Już dość tego. Doprawdy. Ciocia wzięła się, aby mnie denerwować. Ja do cioci spraw nie zaglądam, a może także niejedno dałoby się powiedzieć. Dulska, proszę, proszę. Moje sumienie jest czyste i nie boję się dnia białego. Julia Siewiczowa, no już lepiej tu w biały dzień nie zaglądać. Dopatrzeć by się można niejednego, a zresztą niech mnie ciocia nie wyzywa, bo doprawdy. Dulska wyzywająco. Proszę, proszę powiedzieć, proszę się nie krępować. Julia Siewiczowa, mam wzgląd na dzieci. Dulska, Hesia, Mela, proszę wyjść. Felicjan i ty zabieraj się także. Hesia, Mela wychodzą. Dulski bierze gazetę, idzie do sypialni. Proszę cię, jesteśmy same. Mów, co mi masz powiedzieć. Julia Siewiczowa, doprawdy, że ciocia zasługuje na to, aby się dowiedzieć i to cioci powiem, że jeżeli ciocia do mego domu zagląda, to przede wszystkim ciocia powinna swój z brudów oczyścić. Dulska, u mnie nic brudnego się nie dzieje, a przynajmniej po ulicach mój dom nie jest głośny. Julia Siewiczowa, będzie, będzie, jak się porządnie rozkrzyczy w swoim czasie. Dulska, cóż to za iluzje? Julia Siewiczowa, wytłumaczę, jak mnie ciocia na chrzciny poprosi. Dulska, moja pani, niesmaczne żarty. Ja i Felicjan dawno już głupstwa wybiliśmy sobie z głowy. Julia Siewiczowa, ja też nie mówię, że ciocia będzie matką, ale babką. Dulska, co? Jak? Julia Siewiczowa, Zbyszko się o to postarał. Dulska, Zbyszko? Zbyszko, Julia Siewiczowa i Hanka. Dulska, Jezus Maria, co? Jak? Kłamiesz, kłamiesz. Chcesz mnie chyba zabić. Strach. Nie dość, że mnie delożowali stróża, to jeszcze takie coś wymyślają. Julia Siewiczowa, ja? Kłamię? Najlepiej niech ciocia sama się Hanki zapyta. Dulska, skandal. Hanka? Hanka? Chodź tu w tej chwili. Julia Siewiczowa. Ja wolę tego nie słyszeć. Idę do dziewcząt. A jak ciocia się przekona, że nie skłamałam, to mnie ciocia przeprosi. Dulska. Jutro rano. Hanka. Hanka. Julia Siewiczowa wychodzi szybko. Wpada Hanka z bielizną do magla. Dziękuję Państwu serdecznie. Basia Kosmoska.